Dzień dobry. Witam na moim kanale. Widzę, jakieś wyświetlenia są, nie jest ich zbyt wiele, ale nad tym jeszcze popracujemy. Nie, może przynudzam trochę, ale chyba mam coś jednak do powiedzenia w temacie kóz. Tutaj kózka pożera siano. Małe, jak widać, parę dni po urodzeniu już do paszy się zbliżają i próbują konsumować. Proszę bardzo. Malutkie 7-dniowe kózki już za paszę się biorą. O, proszę bardzo. Wykociły się w zeszłym tygodniu. I paszę konsumują. No, ale są w tym względzie po prostu nie ubłagamy. Zaraz, cyc i paszę. No tutaj ten cały lollipop. No widzicie, no jak to widzicie Państwo, no pasze pożerają nawet 7-dniowe kózki. Warto im zapewnić tą paszę, czystą wodę. Poza tym też trzeba im tam zapewnić trochę wody, żeby wody miały. Dostęp do cyca oczywiście musi być, do mleka. No i na tym mleku, no to ja po 3 tygodniach na noc zostawiam kózki już bez mleka. To mleko po prostu zbieram, a odstawiam kozy po 2 miesiącach. No po 3 można nawet odstawić. I to jakoś tam działa. No. O, proszę bardzo. Tutaj kózka doi. Cholera. Zanieczyściła się soczewka chyba. Nie wiem, ostrości mi coś nie łapie. O, tutaj te starsze też konsumują. Zasadniczo na kozy to powinno być 0,5 kg owsa standardowo, no i siana pod oprócz tam słomy. Do tego można im dać jakieś wysłodki, ziemniaki, tylko do ziemniaków trzeba trochę przyzwyczaić kozę. No tutaj kózka, o, ta sama kózka się też dobiera do cyca. Muszę te cyce sprawdzić, bo jedna dostała zapalenia. Nawet widać, że cycek jest nabrzmiały i nie ściągają, próbuję go ściągać tego cyca, ale jakoś to nie idzie mu za bardzo, bo jest nabrzmiały, mówię, zapalenia dostała też wcześniej. Trzeba by ją przeleczyć wcześniej, przed wykotem z tego mastitis. Teraz trochę przypóźno, nie przyuważyłem. Znaczy przyuważyłem, ale próbowałem coś tam z tym działać, trzeba było do weterynarza od razu dzwonić, a nie czekać do wykotu. Myślałem, że po wykocie mu przejdzie po prostu i przejdzie. A to się okazało, że jednak dupa i cycek jest zepsuty. A nie, to lollipop, kurczę, zaraz, ja ślepy jestem. Tam ma cycki zdrowe, to tamta druga. Też ta kamera kiepska, taka trzeba byłoby w kamerę zainwestować. Na pastisku jak wyjdę, będzie lepsza kamera, będę lepsze zdjęcia robił, to może coś tam. No młoda też oczywiście sianko też pożera. Proszę bardzo. Od pierwszych dni tworzy się ten trawieniec praktycznie. Jak ona to siano żrą. Odżera sobie. Wykształca swój nowy żołądek. Nowe żołądki wytwarza kózka w ten sposób. Jak już je to sianko. Trochę im agresja spada po wykocie. Na szczęście nie są zbyt agresywne po wykocie, tak wobec siebie. Przed wykotem są dosyć agresywne. A po wykocie już takie agresywne nie są, jest trochę spokoju. O no, znowu teraz do cyca, co do siana, to do cyca, co do siana. Ta, one muszą teraz konsumować. Rośnie kózka. O, kózka doi, proszę bardzo. O, doi, kózka doi. O, dziękuję.